Witajcie. Dzisiejszy film to druga część prezentacji miotu T. Już oblizał obiekty. No cóż, ten film to miała być prezentacja miotu T. Z miotu T zostały nam w tym momencie dwa pieski, bo wcześniej nie zdążyliśmy nagrać przed wyjazdem maluchów drugiej części, więc nagrywamy ją troszeczkę nietypowo, czyli z dwoma maluchami, które w tym momencie z uwagi na epidemię koronawirusa nie mogą za bardzo wyjechać. Jeden z nich, który tutaj atakuje kamerę i kamerzystę, to Karmelek, który miał jechać do Niemiec i do tych Niemiec pojedzie, ale w tym momencie jesteśmy jeszcze w trakcie dopełnienia wszystkich formalności i tak naprawdę na ten moment nie może piesek wyjechać z uwagi na zamknięte granice i trudności z jej przekroczeniem, także jego nowi właściciele muszą się uzbroić w cierpliwość, a drugim osobnikiem, który został, jest Tami, czyli Biedronka. Tami wyjedzie pewnie w najbliższych tygodniach też, ale chwilowo jeszcze u nas jest także. Także tutaj mamy Tediego, czyli Karmelka, i Tami, czyli Biedronkę. To są dwa pieski, chłopczyk i dziewczynka z miotu T, które na nas w tym momencie zostały. Jak widzicie, mamy naprawdę wesoło. Oba maluchy to niezłe buziaki, naprawdę bardzo lubią się bawić. No są też w tym wieku, kiedy tak naprawdę do momentu rozładowania bateryjek są mega energiczne i mega wesołe. Dzisiaj jedziemy na kolejne szczepienie. No i idziemy z formalnościami, wszystkimi ze szczepieniami, zgodnie z harmonogramem i czekamy na rozwój wypadków i poprawę sytuacji, także trzymajcie się zdrowo. Miot T to jest miot po Żabie i po Vivaldim, to naprawdę bardzo dobre połączenie, super wyszły te szczeniaki, naprawdę bardzo udane i z charakteru bardzo wesołe i z budowy bardzo ładne, także jesteśmy z tego połączenia niezwykle zadowoleni. Kolejne dzieci Żaby za rok będą z synem Vivaldiego, czyli z naszym Kabim, z naszym Brązkiem. Też jesteśmy, on cały czarny jest, także jesteśmy też bardzo ciekawi tego połączenia, ale to dopiero na początku przyszłego roku, 2021. Jak widzicie, naprawdę jest z nimi teraz niezła zabawa, niezłe upiory z nich wyrosły. A, nie gryź mnie. Dopiero co niedawno wstały, także są pełne energii. Pozdrawiamy ciepło raz jeszcze nowych właścicieli obu piesków. Przesyłamy Wam buziaki. Cierpliwie czekajcie na dogodne okoliczności, aby przyjechać po odbiór tych oto słodziaków. Pozdrawiamy cieplutko i oczywiście zapraszamy do oglądania filmu, komentowania, co Ty robisz, i odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Pozdrawiam Was ciepło.